Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2022 na moim kanale Grow Farm Sezon 6. Jest ze mną Adam. Jestem. Tak, i w dzisiejszym odcinku zajmujemy się tak. Adam się zajmie nawozem, pojedzie nawozić, a ja dzisiaj będę tutaj ładnie, pięknie pryskał. Także nie ma to tamto. Każdy z nas się zabiera za robotę. Każdy jedzie w swoją stronę. Ja tutaj oczywiście na chwasty będę pryskał. Jak widzicie, te tkaniny mamy już, trochę tej tkaniny. Ze sobą. Coś tam idzie, ale tak szczerze jak krew z nosa na ten moment. Więc nie wiem, czy... Co tu, kierunki nie działają? Dlatego trzeba więcej czasu, żeby dużo tej tkaniny się zrobiło. No wiem, będzie trzeba jakoś to obkminić. No bo to jeszcze potem ubrania, nie? No jeszcze raz, no wiem, więc to ogólnie długotrwały proces. Więc no jakoś to będzie trzeba tutaj rozkminić, żeby to wszystko działało. Także dobra, myk. Dobra. Dobra, czy to, aha, jeszcze nie rozłożone do końca i czekajcie, bo czy mi się lewarek odpiął znowu? Bo to są biegi w tym Jondeerze, dobra. Dobra, więc tu już jest wszystko jasne. Jedziemy sobie oczywiście. Nie wiem, czy nie gnieciemy nic tutaj. Nie, nie gnieciemy, więc bardzo dobrze. Tak, bo to są te opony takie pół tego, wiem, pół na pół. Co one, no, chyba nie łatwe. Te chwasty zaczynają tu wychodzić na tym polu. No to ja przecież na chwasty pryskam. Na każdym też. No ale tam jest, wiesz, i kamienie zebrane w tym sezonie i wszystko. Na każdym polu nie będziemy zbierać, bo wydaje mi się, że... Bo co ile te kamienie tak wychodzą? Co 3 sezony pewnie, co? Trzy sezony. Nie grałem nigdy z kamieniami. Jak co sezon, to jesteśmy trochę w dupie. Nie wiem, nie pamiętam już tego. Także no, teraz tak, macie ten odcinek we wtorek i macie następny w sobotę. Najprawdopodobniej, jeżeli nam się uda nagrać, bo też nie mówię, że nie, ale ten tydzień trochę mamy, jak każdy, no, zapierdziel jest, nie? Jest tutaj, jest co do roboty, ja nie mówię, że nie. To jest w sumie ostatni tydzień przed feriami naszymi, w sumie, no, Adam pracuje, ja w sumie też pracuję i takie ferie mamy średnie. Czy dla mnie lepiej, bo jakby szkoły nie ma i ja też mogę się trochę inaczej przestawić, mogę dłużej przed kompem jakby też sobie siedzieć do jakiejś czwartej nawet, bo muszę na 10 wstać, a nie na 7. A wstawanie, siedzenie do czwartej i wstawanie o 7 to jest tak średnio. Zazwyczaj się za max do drugiej. Gdyby tam te 4 godzinki pospać, nie? 4,5. To już jest nawet spoko. Także no, nawet źle nie jest, jak te 4 godzinki pośpisz. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, więc no. Dobra, więc teraz tak, tu sobie wlecimy. Ale teraz z Skodą jeżdżę. Tak, jak tutaj się auto. No dałem, no wczoraj. Zobaczymy, może do końca tygodnia będzie. Powinno być przynajmniej. Zależy jak turbina, nie? Co to jest turbina i co jeszcze? Wahacze, klocki, tarcze i amortyzatory, dwa tylne, nie? Tam, no dwa są, chyba tak, no. Dwa. No i wtedy odbieram, no i pałujemy już. Już wtedy tylko olej staje. Wymieniać co 3 miesiące. Co? Co 3 miesiące? No tak, no. Jezus, ta gra jest czasem. No jak, masz co 10, to tak 15 to jest max, no ja będę co 12 raczej. No bo wiesz, no ja trochę tych robię kilometrów, to tak 4, no tak tygodniowo kafel ponad czasem. To wiesz, wyjdzie, nie? Plus ja już mam na tym oleju chyba około 2,5 tysiąca. Ja w sumie rocznie robię tak z 12, powiedzmy. No, też inaczej. Ale liczą mnie treningi, robota. Cały czas dziś, kurde, to auto lata, nie? Temperatura nie schodzi. Także no, felgi mam już w sumie upatrzone. Opony też na lato. Trochę ja wyjdzie. Wcześniej opony sprawdzałem. Co bierzesz? Którą klasę premium? Najtańsze jakie są?
O Boże. I tak się zedrą po dwóch sezonach. Czekajcie, on tu sobie przejechał. Nie chce mi się też tego składać, nie wiadomo jak. No jak tu zjeżdżamy. Najtańsze jakie są, to jakieś. Czekaj, Nokiany? Nie, co tam masz? Jakiś Nie gówno. pamiętam, to było. Pewnie ta. Co? Pewnie jakieś tam kluczyki, nie wiem co to nawet może być. Nokiany Nie to są chyba wybrałem dobre czym. dla tych, nie? Rowerów. Nokian nie wiem jakie ja tam mam. W sensie nie wiem jakie tam już są dostępne. Ja sobie Micheliny strzelę chyba. No co tam. Znaczy chciałem w sumie całoroczne. No. Znaczy wielosezonowe, ale w sumie jakbym najtańszym kosztem wymienił, to niedużo więcej wyjdzie, nie? A tych letnich to nie wiem, czy mi się opłaca jakieś, nie wiadomo jakie kupować w sumie. Trzyma to trzyma, nie? Zresztą te, co teraz mam letnie, też mi się nie wydaje, żeby to była jakaś, wiesz, wysoka klasa. Tego te zimówki, co mam jeszcze w miarę dobre są, jakaś tam lepsza marka, tylko zapomniałem, na N chyba jakieś. A nie pamiętam, Nie jak się Nokiany, tylko nazywa. co? No właśnie nie wiem, czy to nie były Nokiany czasami. No takie w miarę chyba są. Ta marka przynajmniej z tego, co tam kojarzę, ale te letnie, co mam, wydaje mi się, że są takie, wiesz, totalnie jakieś Chińczyki po prostu. No. Ktoś kupił. Takie najtańsze, bo nawet tej firmy nigdzie nie mogłem znaleźć. No to nie Tej 250 za firmy obok. sztukę i jazda, nie? Nawet nie. O. No i zobaczymy. Zresztą te też nie są jakieś, nie wiadomo jakie, pewnie jeździ mi się na nich dobrze. W sensie, że oni się nie ślizgają ani nic. Chyba, że to, wiesz, taka jakaś specjalnie ściągana z zagranicy marka. Jakaś dobra. No kurwa, no to Że gówno w Polsce, kupisz, że nie śliźnie cię wiadomo. raz i chuj, poplu. Zresztą tam, co ja nawet bieżnika już w nich nie miałem, bo jakoś jeździły w deszczu wszędzie i dawały radę. Nawet przy wyższych prędkościach. I Bieżnika to ja za bardzo teraz nie mam na tych zimówkach. Nie chcesz stalówek nie. kupić? Nie no, jest tam Nie zbieżnik, bardzo. złe nie są. Złe nie są, tak, nie? Ale na następny rok już na tak średnio, tak średnio. Już nie. Już idą do Żyda. Nie no, nigdzie nie pójdą, bo raczej ich nikt nie weźmie. Stalówki będę miał do opierdzielenia, kołpaki za raczej zostawię, tak. Będą wisieć w garażu. No ja też, w sensie jakbym zimówki ten zakładał. W sensie zimówki całoroczne to też bym wydawał te felgi zimowe. To miałem. No ty masz takie same, nie? 8 sztuk takich samych? Nie, inne są. Te zimowe są 16 chyba. No i tam wiadomo, inny profil też mają, nie? Mniejsze są. Inny profil, a te są 18, tylko nie pamiętam jak dokładnie. A oryginalne, o dobra, wszystkie. Nawet znaczki są. To bardzo dobrze. Nie wiem, ja chyba sobie do tych, no, jak felgi te kupię, nie wiem, tam nie patrzyłem dokładnie. Chyba są wyjmowane, tam sobie, wiesz, Audi wsadził. Kupił po prostu, nie? W tych fajnie było, w tych, wiesz, jak oryginalne felgi miałeś, te Nie mam. nawet, w sensie u mnie w tym aucie, No. jak, wiesz, miałbyś te oryginalne felgi, te jak ja miałem, z tym kupione, te się, wiesz, dali, to te letnie, co mam, to wiadomo, ale felgi są, to w miarę tam wyglądają te takie gwiazdy, no a te zimówki, co miałem, to są chyba stalowe. Tego co kojarzę, ale mają, wiesz, nie wyglądają normalnie, tylko mają te kołpaki inne, w sensie one same w sobie mają te ramienia takie, nie? Nie wyglądają jak zwykłe stalowe, No. i już po prostu talerz zwykły, tylko mają te, wiesz, takie ramiona. No, no, no. Ciekawiej wyglądają niż takie zwykłe. No zwykłe to, wiesz, masz taki talerz i tyle. Takie No. płaskie te jakby. Masz jednak takie ramiona, jak w sumie byś jakiś alufelgi kupił. Bardziej coś takiego. Kurde. A kiedy będziesz zamawiał? No nie wiem. Zapomniał. Jakoś. Pewnie tak. No i też jakie będą. Tam po prostu jakieś to będą miały w miarę dobre opinie za jakieś grosze. I jazda. Już wolę chyba sobie więcej na zimówki wydać niż na letnie. No, zimówki zazwyczaj nie ten.
więcej ci dadzą bezpieczeństwa niż bardziej potrzebne są. No myślę, że nawet jakby jakieś najtańsze gówno kupił, to i tak by było lepsze niż te, na których teraz letnich jeździłem, które w ogóle bieżnika nie miały już. Nie chwal, nie chwal. Bo. Znaczy tam wiesz, już ten rant, który tam sprawdza ile jeszcze jest milimetrów, to już go nie było. W sensie wiesz, był już dawno zrównany w tamtym sezonie chyba. To ładnie. Bo ile? Ty masz 3 lata już go, nie? No chyba. No jo, no 3 lata. Teraz będziesz miał 3 lata. No na zimę chyba, nie? No październik chyba go wziąłeś, nie? Ja. Jeszcze kiedy? No. Dobra, pik, pik, pik. No, także no na ferie może jakiś vlog się trafi. Może też nie, zobaczymy. Może z tego, z folii w końcu, jak będziemy robić na Uniku. No, ale trzeba... Dobra, po odcinku, bo ten, znalazłem coś. Bo to jest, ty tam masz, zamawiałeś cały zestaw, czy tylko folię? Ja nie zamawiałem wcale, bo nie wiem. No miałeś, no ale to było z czego? Z zestawem jakimś samym, z tym? Nie wiem, co tam folia tylko była. W sensie, nie wiem, folia leżała folia w garażu i klej. I tyle. Nie wiem, kleju nie było. W sensie, to nie kleisz chyba tego. A czym? To odklejasz ten. No. Tak mi się wydaje, że to na wodę tylko. W sensie, wiesz, wodę. Kurde. Rozciągasz to, ale jak to było klejone? Chyba tylko ściągasz ten, wiesz, tą folię spod spodu i to ci się klei, tak? No i to się tak trzyma? I tylko wodę chyba ściągasz spod spodu. Mhm. Tak mi się wydaje, że tak to było robione. Zresztą nie wiem, sam już. Tak mi się wydaje, że tylko, wiesz, wodę spod spodu wyciągasz i to wszystko. Ja jakieś zestawy premium może widziałem. Nie wiem, nie kojarzę nawet. No ty masz tylko od zewnątrz, od wewnątrz. No. To tak ładnie wygląda, tak ten? No, normalnie. Ja nie wiem, wiadomo, jak droższą folię kupisz, to możliwe, że mniej będzie ci się tam rolowała, tak, nie zaginała. Bo u mnie były problemy na tylnej szybie, nie? No, a ty masz tylną szybę taką przypierdzieloną trochę, nie? Jak soczewka taka, wiesz, wygięta. No. Tam były problemy z tym. I ta folia też nie była jakaś najlepsza. Tylko myślę, kiedy byśmy to zrobili. Kiedyś może będzie czas. Znaczy ja bym to chciał jeszcze przed feriami jakby, albo w trakcie ferii, wiesz. Już na wyjazd mi zrobiony, bo ogólnie mnie denerwują te szyby z tyłu. Bym chciał, żeby było tam, kurde... No ta i wiesz co, i coś położyć możesz, nie, tak inaczej jest trochę, nie? Tak po mieście to tam, kurde, czasem ani nic piznąć, ani nic. No to już jestem przyzwyczajony do tego, że nic nie widać kompletnie z tyłu. Chociaż u mnie nawet jakby były te szyby nieprzyciemnione, to i tak by nic nie było widać. To jest ten mały okienko. No ty tam masz lufciki. Ty też nie masz otwieralnych, nie? Nie. No kto by co tam otwierał? Patryk miał w 8LC. Tylko, że on miał całą wersję, tą taką full pakiet, nie? No to chyba ogólnie nie było otwieranych nigdy, w sensie, wiesz, w żadnej wersji. No w Audi jest. Niektórych. Ja się wcale cieszę, bo się nikt nie będzie bawił tym, nie? Bo jeszcze czasem ci w lato ktoś otworzy, potem nie zamknie i ty musisz, kurwa, sobie wstawać tam. Iść, nie? Pizdu, zamykać. To jest właśnie. Znaczy to były tylko takie na ten jakby zatrzask. No tak, no wiem, wiem, wiem. No. Takie na uchył. Takie wiesz, tylko cyk, cyk, no ale to zawsze to otwarte jest, nie? To mój tata to miał w tym granatowym. Jeszcze. To jest z tyłu całkowicie, w bagażniku. To zawsze jak się jechało z większą prędkością, to samo się zamykało. I potem można było zapomnieć, że to jest otwarte. W sensie wiesz, nie wyglądało jakby było otwarte, ale nie było zabezpieczone. Prawda, ręki i tak przez to nie włożysz, a i nic, ale jest otwarty. Dobra, miniaturę trzeba zrobić. Jakoś taka jest. Z oprysków to się zazwyczaj ładnych nie da zrobić. Niestety. Ale dzisiaj 13 odcinek, kurde, zaczęliśmy ruszać z tą serią, dupę. No, pechowy. Już następnego nie będzie. O Boże. Nie no, w sobotę będzie. Jak nagramy oczywiście. Nie, na razie dobrze idzie. Nie zapeszając na razie, dobrze ten styczeń idzie. Fajnie.
Ja wiem, że A tutaj. się styczeń nie skończył. Rozumiem, rozumiem. Na razie dobrze wszystko podzielone. Eurotrack Włochu, ty farming i ja resztę sam. Z Włochem to zawsze w nocy można nagrać i to tak późno. Też inaczej, nie? Ale spokojnie, Adam na Eurotrack jeszcze przyjdzie, jeszcze jakoś się złapiemy. Może, może. Może się Raz uda. będzie. Będzie mi się chciało kierownicę z łóżka wyjąć. Na razie to Chociaż kurde. na klawiaturze też bardzo fajnie się jeździ. Od początku roku to walczymy, żeby odcinki były. Tak, nagrywamy je dzień przed, dzień przed, dzień przed. No ładnie. Jezus, ja o tych drzewach zapominam. Nie, kurde, opryskiwaczem dawno nie robiłem chyba. I zapominam, że te drzewa przypieprzam i tak co chwilę, jep, 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 jep. Dobra, tu poszło. Jezus Maria. No, ty tam ile masz pól nawiezionych? No już 4, 5. To dobrze, to dorozrzucaj do końca wszystko. Tak szczerze, no tego oprysku to już mi. Tutaj już mam ten, tylko na te duże kawałki trzeba będzie jechać. Ale mi nie starczy, niestety. Ale no, opryskiwacz już powoli by się większy przydawał, nie? Tej kurde. Że nie, areały trochę wzrastają. Tutaj z tego pola wydaje mi się, że jedno zrobimy takie duże. Chociaż te łąki to raczej były przewidziane, żeby były tam jakieś obory. Czy cokolwiek, nie? Trzeba będzie pomyśleć, tam coś trzeba będzie strzelić. Bo tutaj, no, jakby jest. Chcemy tu gospodarstwo mieć, nie? Chociaż są do tego inne tereny. Może i lepsze, ale ja bym tutaj zrobił w jednym miejscu to wszystko i tyle. To by było. Jeżeli dzisiaj miałem nalot Batmana. Kogo? No. No ksiądz pokolenie chodzi. O Boże, ja mam chyba w Nalot piątek. Batmana. Nawet Batmana. No ładnie. I co ten Batman tam ci mówił? Nie wiem, jakiś mambo jumbo swoje odprawiał. Kto chodził ten? Służkowie jacy? Standardowi. Co, Ignaś? I Koza? Nie, otóż nie. Jak to? Jak nie zgadniesz, to się nie powiem. No nie wiem. Pączek? Nie. Pączek jest stary jeszcze. Jednego zgadłeś. Koza. No. A drugi? Nie wiem. Nie wiem, kto tam jeszcze jest, nie? Nie widzisz, no to się nie dowiesz. To ładnie. Zobaczcie, jak do ciebie przyjdą Nie dopiero. przyjdą, bo na treningu będę. Wszystko wyliczone, Nikt ryją. nie otworzy. Nie, no będą rodzice. Mama znaczy, to tata ma drugą żonę. Nie będę z tym Batmanem, kurde, rozmawiał, gościu. Dzwonki w suszy, wszystkie światła gasną. No, o Boże, jak niektórzy, no. Młodzieży nie były takie czarne owce. W tamtym roku też na trening zawinąłem. Taktycznie. O czym ja mam z tym człowiekiem rozmawiać? No z rybą to jeszcze, a z tym to wiesz. No pytaj, ile no tacy dają. To ci myślisz, że ci odpowie? No a czemu? Normalnie 2,5. Nie, co niedzielę 2,5 do przodu. Ile najwięcej ten w kopercie pokolenie dostał? Nie. I z GoPro będę stał, nie? Bo nagrywam. No. O Boże. Wywiad z księdzem. No. Co on tak iść nie chce? Ogólnie do naprawy ten John Deerek jest. No, przydałoby mu się kurde jakaś mocniejsza naprawa. No i ten sezon jeszcze przebimbamy i następnym trzeba będzie trochę tych pól dokupić. Wiadomo, trzeba będzie, no te sprzedamy trochę z rzepaku. Kredyt sprzedamy chyba po dwóch, sprzedamy, kredyt oddamy po dwóch, trzech sezonach za 2-3. Jak właśnie tutaj zainwestujemy trochę w sprzęt. Nie wiem, czy kombajnu nie będzie trzeba drugiego, co? No, może i tak. Wydaje mi Teraz się ten trochę. jest duży, ale Ale już teraz przydałby coraz się.
coraz więcej. Przydałby się chyba drugi klas wleci, co? Jak jest sprzęt do odłożenia? Trzeba będzie też, przyczepy też tym bardziej. Trzeba będzie trochę teraz inwestycji dać. No to by się taka ciężaróweczka jakaś przydała. Fajna. Albo chociaż jakiś taki ten. Duża przyczepa. JCB jakieś fajne. Żeby To, szybko jeździło. to też, no. Trzeba Jakaś będzie taka przyczepa porządna. Dokonać inwestycji. I to dość dużych. Dobra, dopryskam tutaj to. Teraz chyba by było dobrze zrobić jakiegoś poprzeczniaka. Dobra. Ja już swój sprzęt zaparkowałem. Ja już zrobię wszystko? Tak? No. A skoro starczyło ci nawozu? No jeszcze zostało tak kilka procent. Łe, to kurde. To źle tak nie jest. Ja to jeszcze pryskam, jeszcze mi to i to nowe, nowe pole zostało. Musimy zobaczyć, pamiętać, że w poprzednim odcinku, nie pamiętam, który to był, jaki, 12, tak? Poprzedni był. No. Że mówiłem, ile wełny dokładnie wrzuciliśmy i ile z tego się zrobi. Dorzucałeś coś jeszcze, czy nie? Nie. No to możesz nie dorzucać tego już. Niech się wszystko zrobi. I zobaczymy, ile się zrobi tych ubrań, nie? Tutaj chwastów nie ma w ogóle, nie? No. Taki kawałek, kurde. Bezchwastowy. Co jakiś czas. Nie wiem, coś tu. Co tu było robione, to nie wiem. Jakoś tak dziwnie. Powinno być. Kurde, trzeba było zmienić to miejsce przechowywania tych przyczep. Czemu? Tak słabo tu w tym przejeździe. Też nie, to i tak będzie rozgrodzone, nie? Tak, to będzie rozgrodzone. Znaczy przyczepy i tak będą w innym miejscu, trzeba będzie jakąś taką bazę zrobić im, nie? Bo te przyczepy i tak zostaną, bo potem taki, nie zrobić wiatę. Do jakiegoś obornika czy coś, to one będą spoko, te przyczepy, nie? Ja myślałem właśnie nad czymś, jakąś przyczepą z kiprem, nie? Przejazdowa by była fajna wiata na przyczepy wszystkie. No to też tutaj zły pomysł nie mów. No ale wiesz, jak już potem nie będziemy mieć takim dyszlem, ze sztywnym dyszlem będziesz miał, nie? To ze sztywnym dyszlem jest, no, ogólnie łatwiej cofać, więc już możesz sobie do, nawet do tej wiaty, co tam mamy siewnik i ta maszynę do kamieni, nie? No, takimi dwoma już nie cofniesz za bardzo. No, tym nie, to już będziesz tam... Kurwa za kurwa będzie lecić. Kto to wymyślił? Nie, się dało tak dwoma cofnąć. A nie, dwoma tym razem to nie, nie. To już jest kurde gościu. No by zajęło ci trochę minut, jak nie godzin. Nie, mi się wydaje, żeby nie dało rady tak cofnąć za bardzo. John Deere chyba mocy nie ma, to coś. Już się psuje. No, nie dałoby się, bo jedna się z drugą łamała, mi się wydaje. Dobra, także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Ja sobie tutaj już dokończę to pryskanie poza odcinkiem, także budźcie ze mną, Adam. Byłem. Także trzymajcie się, na razie, cześć. Pa, pa. Tak dziwny obrotem ma ten Rodir, że ja pierdolę. Słaby jest. Co? Słaby. Nie, zepsuty.